Cześć, witam Was w kolejnym filmie z pytaniami i odpowiedziami. Tym razem wybrałem dla Was 6 pytań z komentarzy pod filmami, które moim zdaniem są ciekawe i zasługują na taką odpowiedź na filmie, a nie tylko w komentarzu. Pierwsze pytanie, jakie mam ustawienia w moim Olympusie podczas nagrywania filmów? Powiem bardzo konkretnie, jakie to są ustawienia. Teraz nie będę się wgłębiał mocno w ten temat, mówiąc dlaczego tak, a nie inaczej, bo zrobię niedługo osobny film o filmowaniu Olympusem i tam bardziej szczegółowo będę omawiał te ustawienia. Więc konkretnie, kiedy nagrywam ujęcia statyczne, czyli tak jak teraz po prostu mówię do kamery, to mam ustawione 4K, 25 klatek na sekundę. Czas staram się trzymać taki, żeby był dwukrotnością klatkażu, czyli 1/50 sekundy. Jeśli nie mogę tego zrobić, to zakładam filtr szary ze zmienną gęstością i wtedy mi to rozwiązuje ten problem. Balans bieli mam ustawiony automatyczny, kiedy warunki są zmienne, a kiedy są one w miarę stałe, tak jak teraz mam pochmurny dzień, nic się specjalnie nie zmienia w oświetleniu, to ustawiam sobie po prostu manualnie w skali Kelvina na przykład 5600 i zostawiam to na całe nagranie. Jeśli chodzi o jakiś profil kolorystyczny, to używam trybu flat, który jest płaski, ale nie jest to log, bo Olympus jeszcze umożliwia filmowanie w logu. To jest tryb flat, który jest taki mniej kontrastowy, mniej nasycony, łatwo się go koloruje i w zasadzie jest dla mnie prostszy i szybszy w obróbce od loga, dlatego go używam. Kiedy nagrywam ze statywu, tak jak teraz, no to mam wyłączoną stabilizację obrazu, autofokus ciągły, wykrywanie twarzy i oka. I to jest w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ustawienia przy nagrywaniu takim statycznym. W nagrywaniu dynamicznym jest bardzo podobnie, z tym, że nagrywam 4K 50 klatek na sekundę, czas wtedy mam 1/100 sekundy, no i jeśli nagrywam z ręki, to mam uruchomioną stabilizację na matrycy plus stabilizację cyfrową. I to w zasadzie jest wszystko, jeśli chodzi o moje ustawienia podczas nagrywania. Przechodzimy do następnego pytania. Kolejne pytanie, jaki obiektyw najlepszy jest do krajobrazów Fuji X-H2 i czy warto montować obiektyw L od Canona 1740 przez konwerter? Jeśli chodzi o konwerter, to tutaj nie wypowiem się, bo nigdy nie używałem przejściówek z Canona na Fuji i nie wiem dokładnie, jak to działa. Spodziewam się, że autofokus będzie działał średnio, ale no mówię, nie używałem, więc nie chcę się tutaj wypowiadać. Ja raczej wolałbym zainwestować już typowo w obiektyw natywny do mojego aparatu. Raczej nie jestem zwolennikiem stosowania przejściówek, bo często właśnie autofokus na tym traci. Rozumiem, że autofokus nie jest jakimś priorytetem w fotografii krajobrazowej, ale jednak no, ja doceniam autofokus i wygodę pracy z takim szybkim, sprawnym autofokusem, nawet w przypadku krajobrazów. Jeśli chodzi o obiektywy, jakie ja polecam, no to myślę, że taki najbardziej uniwersalny i w tej chwili najciekawszy to jest 10-24 f/4 Fujinon. Ta druga wersja, która już jest uszczelniana, bo jednak te uszczelnienia przy krajobrazie się przydają. No jest to obiektyw przede wszystkim uniwersalny, ma możliwość tej zmiany ogniskowej, do tego jest dobry optycznie, chociaż jedną wadę ma taką, że brzegi mogłyby być odrobinę ostrzejsze, ale kiedy mocno go przymkniemy, to tutaj nie będzie z tym większego problemu. Jest dobrze wykonany, właśnie uszczelniony, ma dobry autofokus. No i ta uniwersalność jest tutaj moim zdaniem dużą zaletą. Rozumiem, że tutaj cena tego obiektywu nie jest jakaś super niska, więc jeśli chcemy coś tańszego, to tutaj przychodzi z pomocą Viltrox obiektyw 13 mm f1.4, który ostatnio testowałem na tym kanale. Tutaj na górze wyświetliła się karta. To jest obiektyw bardzo dobry optycznie, w rozsądnej cenie, z sprawnym autofokusem. No tylko mamy to ograniczenie, że jest to stałka, ale jest to szeroki kąt, który jak najbardziej w krajobrazie się sprawdzi. Więc tego Viltroxa polecam, z tym, że tutaj jest jeden minus, on nie jest uszczelniany, więc wtedy trzeba po prostu bardziej uważać na warunki, w jakich fotografujemy. Jeszcze ewentualnie jedną alternatywą dla tego Viltroxa wśród takich rozsądnie wycenionych stałek jest Sigma 16 mm, też ze światłem 1.4, która również jest bardzo dobra optycznie, jest rozsądna cenowo, ma sprawny autofokus, jest też małym, lekkim obiektywem. W tym, że również nie jest cała uszczelniana, tam z tego co pamiętam uszczelnienia są tylko przy bagnecie, więc tutaj też trzeba to uważać, no i jest węższa. No ale tutaj już trzeba po prostu no, sprawdzić, jaka ogniskowa nam bardziej pasuje. Więc te trzy obiektywy mogę Ci jak najbardziej polecić i myślę, że wszystkie są na tyle dobre optycznie, że te 40 megapikseli z X-H2 jak najbardziej udźwigną. Kolejne pytanie, jak ustawić ostrość na konkretnego na przykład ptaka przy wykrywaniu obiektów w OM1, więc mamy tu sytuację, że fotografujemy kilka ptaków i chcemy wybrać konkretnego. Jeśli fotografujemy z ciągłym autofokusem i trackingiem, to nie ma takiej możliwości. Tutaj aparat zdecyduje za nas i wybierze po prostu tego, który jest najwyraźniejszy, więc pewnie tego, który jest najbliżej albo zajmuje najwięcej kadru. Ale kiedy mamy zwykły ciągły autofokus bez trackingu, to wtedy mamy na to wpływ i autofokus będzie ustawiał ostrość na ptaka, który jest najbliżej aktywnego punktu ostrości, czyli możemy sobie wtedy wybrać jakąś mniejszą strefę i w ten sposób po prostu przesuwając ten mniejszy punkt po kadrze, możemy wpływać na to, na którego ptaka będzie ustawiał ostrość aparat przy wykrywaniu obiektów. Więc
polecam sobie to przetestować i zobaczyć, jak to się sprawdza. Kolejne pytanie, bardzo szybkie i krótka odpowiedź, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, bo sam się kiedyś nad tym zastanawiałem. Co znaczy funkcja Sports Finder w aparatach Fujifilm? Znajdziemy ją w menu głównym. No i ta nazwa w zasadzie nic nie mówi, a jest to bardzo prosta funkcja. Jest to funkcja po prostu zdjęć z cyfrowym kropem, 1,25 raza, więc kiedy chcemy sobie sztucznie wydłużyć ogniskową, to możemy to uruchomić i mamy po prostu zdjęcia z kropem. Tylko faktycznie ta nazwa jest niefortunna i nic nam nie mówi, no ale do tego to służy. Następne pytanie, czy przechodząc z Canona 2000D, czyli takiej podstawowej amatorskiej lustrzanki, na Canona R10 odczuję różnicę? I tutaj odpowiedź jest bardzo prosta, tak, różnica będzie i będzie ona ogromna w zasadzie prawie pod każdym względem. Może jakość obrazu nie będzie jakaś bardzo mocno różniąca się, bo w jednym i drugim aparacie jest matryca o podobnej rozdzielczości, natomiast Canon R10 to jest bezlusterkowy, dużo nowocześniejszy aparat, więc mam przede wszystkim wizjer elektroniczny, na którym będzie się pracowało zdecydowanie wygodniej niż w takim podstawowym wizjerze optycznym w amatorskiej lustrzance. Mamy zdecydowanie lepszy autofokus, to jest zupełnie inna liga w lustrzance, mamy w tym przypadku 9 punktów autofokusa i to w stałych miejscach w kadrze. W bezlusterkowcu mamy całą matrycę praktycznie aktywną w tych punktach i możemy ten punkt ustawić sobie w dowolnym miejscu. Jest on, ten autofokus, dużo szybszy, ciągły autofokus działa dużo sprawniej, więc tutaj no jest to zupełnie inny świat. Również zdjęcia seryjne to jest zupełnie inna liga. W 2000D to były 3 klatki na sekundę, tutaj w najszybszym trybie z ciągłym autofokusem może mieć aż 23 klatki na sekundę, więc przy jakichś takich zdjęciach dynamicznych no to jest też zupełnie inna liga. Oczywiście filmowanie też jest na innym poziomie, tutaj mamy 4K, mamy dużo większe klatkarze, dużo lepszą jakość tego filmu, autofokus też będzie działał lepiej podczas nagrywania, więc w zasadzie pod każdym praktycznie względem R10 będzie lepszym aparatem od 2000D. Pomimo, że R10 też jest powiedzmy w miarę podstawowy bezlusterkowiec, ale na tyle nowoczesny, że no, będziesz czuć ogromną różnicę, więc ja tutaj bym przeszedł na R10 i się nie zastanawiał. Chociaż trzeba uważać na jedną rzecz, że na razie do serii R APS-C nie ma zbyt wielu obiektywów, więc pewnie jeśli masz jakieś obiektywy ciekawsze od kita w 2000D, no to kupiłbym przejściówkę i używał ich przez przejściówkę do tej R10. Następne pytanie, czy Fuji X-T30 to jest dobry aparat na początek i czy lepiej wybrać obiektyw 15-45 czy 18-55? Po pierwsze, X-T30 to jest dobry aparat na początek, pomimo że miał on już premierę chyba z 3 lata temu, czy prawie 4, to nadal jest to dobry aparat, który ma specyfikację całkiem porządną, mamy filmowanie w 4K, mamy szybkie zdjęcia seryjne, dobrą jakość zdjęć, więc to jak najbardziej jest ok aparat na początek, z tym, że ja chyba i tak wolałbym dołożyć do XS10, który ma moim zdaniem zdecydowanie lepszą ergonomię, bo to jest mój główny zarzut do XT30, że tam ta ergonomia korpusu przynajmniej dla mnie jest niezbyt wygodna. No i w XS10 masz dodatkowo stabilizację obrazu na matrycy, co też jest dużą zaletą, więc jeśli budżet Ci pozwala, to zdecydowanie XS10 ja bym wybrał. Ale T30 też na początek będzie ok. Jeśli chodzi o obiektywy, to tutaj zdecydowanie wybrałbym 18-55. 15-45 to jest zwykły kit plastikowy ze słabą jakością obrazu, który no w zasadzie ma tą zaletę, że ma szeroki kąt, bo te 15 mm faktycznie robi tu robotę, natomiast cała reszta w nim wypada bardzo przeciętnie. Natomiast 18-55, mimo że też można nazwać go obiektywem kitowym, bo jest często on sprzedawany w zestawie z aparatami Fuji, to jest obiektyw z zupełnie innej ligi. To jest obiektyw, który bardziej już jest zbliżony do takich powiedzmy profesjonalnych obiektywów. Jest on świetny optycznie, mamy tutaj zdecydowanie lepszą jasność 2.8 do 4. Wykonany jest rewelacyjnie, jest on metalowy, bardzo solidny. Zresztą ja prywatnie miałem kiedyś ten obiektyw z X-T1 i byłem z niego bardzo zadowolony, ale głównie za no, jego jakość optyczną trzeba go chwalić. Jest też przy tym bardzo uniwersalny, więc bez wahania wybrałbym 18-55. Chyba że bardzo potrzebujesz tych 3 mm więcej na szerokim kącie i jakość obrazu nie jest dla Ciebie na razie takim priorytetem, no to tutaj to 15-45 ma tą przewagę, natomiast pod każdym innym względem 18-55 będzie lepsze. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał wyszedł taki krótki, skondensowany. Sprawdźcie recenzje sprzętów, o których mówiłem w tym materiale na naszym kanale. Tam oczywiście będziecie mieli więcej informacji, takich bardziej szczegółowych. No i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.